Siły lądowe 30. Korpusu generała Horrocksa, 20 tysięcy wozów bojowych, a to, jak panowie wiedzą, są linie niemieckie. Pokryjemy ten teren dywanem wojsk desantowych, opanujemy mosty, one są najważniejsze. To będzie całkowite zaskoczenie. Utrzymamy je, aż będą bezpieczne. Po pierwsze, generał Maxwell Taylor i jego 101. Brygada zajmą mosty w Eindhoven. Generał Gavin z 82. zajmą i utrzymają mosty w Nijmegen. A ty, Roy, dostaniesz nagrodę główną, Arnhem. Zajmiesz i utrzymasz tamtejszy most. Jak długo? Monty zapewnił mnie, że 30. Korpus pokona 63 mile w dwa dni. 63 mile w dwa dni? To możliwe. Przepraszam, generale Sosabowski. Pańska polska brygada ruszy wraz z Royem Erkartem. Roy? Kiedy zajmiesz most, a 30. Korpus go przekroczy? Skręcimy na wschód, do serca przemysłowego Niemiec, do zagłębia Rury. Jeśli zdobędziemy ich fabryki, będą bezsilni. Na tym polega ten plan. Zaczynamy w przyszłą niedzielę. Za 7 dni. Czemu nie? Im prędzej, tym lepiej. Depczemy im po piętach. Coś pana martwi, generale Sosabowski? Niczego nie powiedziałem. Właśnie. Pańskie milczenie jest głośniejsze od pioruna. General Browning, jestem Polakiem. Niektórzy twierdzą, że inteligentnym. Jeśli to prawda, należę do mniejszości, a mniejszości wolą milczeć. Myślałem, że jest inaczej. Nie pochwala pan tego planu? Jestem poruszony, że pański wielki marszałek Montgomery obmyślił taki plan. Wpadnę w euforię, jeśli się powiedzie. Kiedy się powiedzie, oczywiście. Kiedy się powiedzie. Dziękuję. Przejdźmy do szczegółów.